Witam serdecznie. W tej części postaram się Tobie wytłumaczyć, jak zrobić prawidłową pauzę promową. Najważniejsze rzeczy, o których powinieneś pamiętać. Aby dobrze zrobić pauzę promową, musisz z przerywaną pauzą 11 godzin zmieścić się w okresie 24 godzin, licząc od momentu rozpoczęcia pracy. Należy pamiętać, że dzielona pauza promowa dotyczy tylko dziennego, regularnego okresu odpoczynku. Czyli suma przerwanych odpoczynków musi wynosić minimum 11 godzin. Przepis ten nie dotyczy skróconych odpoczynków dziennych, czyli 9 godzin. Pauzę możesz przerwać maksymalnie dwukrotnie, wjeżdżając i zjeżdżając z promu i na tą czynność masz 60 minut. Przykładowo, wjeżdżasz na prom 15 minut, czas na zjazd z promu i dojazd do parkingu w celu kontynuowania pauzy mamy 45 minut. Tutaj nie ma znaczenia, w jaki sposób zostanie podzielona ta godzina. Najważniejsze, aby zmieścić się w tym czasie. Bardzo, bardzo ważna rzecz, to aby podczas wjazdu i zjazdu z promu nie była zarejestrowana pauza. Powinna być zarejestrowana jazda i praca. Ważne jest to, aby tak sobie zaplanować, aby w 12 godzinach pracy zmieścić się z przyjazdem do portu. 12 godzin praca plus 11 godzin pauza promowa plus 1 godzina na wjazd i zjazd z promu, czyli mamy 24 godziny. Oczywiście możesz przedłużyć czas pracy do 15 godzin, tylko pod warunkiem, jeśli skrócony odpoczynek dzienny, 9-godzinny, bez przerywania w całości odbierzesz na promie. Przykład. Płyniesz, Holandia, Wielka Brytania. Zacząłeś pracę o 8 rano. Przyjechałeś do portu o godzinie 16. Ale prom masz dopiero o 22. Po odebraniu biletu stanąłeś w linii i czekasz na wjazd na statek. Zakończasz pracę NL, czyli Holandia, na przykład o 16:30. A o 19:00 zaczął się twój wjazd na prom. 2,5 godziny zrobiłeś pauzy w porcie, do 11:00 brakuje 8 godzin i 30 minut. Wjazd na prom rejestrujesz tylko jazdą i pracą. Ważne, nie wciskasz pauzy w razie krótkiego postoju, gdy wjeżdżasz na prom. Czas wjazdu na prom trwał na przykład 15 minut. Stojąc już ustawiony na promie, wciskasz pauzę i prom w tachografie. Jeśli uda Ci się zrobić na promie minimum 8,5 godziny pauzy, to po przeprawie rozpoczynasz pracę na promie UK, czyli Wielka Brytania. Ponieważ suma odpoczynku w porcie w Holandii i na promie wyniosła 11 godzin. Jeśli na promie zrobiłeś tylko na przykład 8 godzin pauzy, to brakuje Tobie jeszcze 30 minut do regularnego odpoczynku dziennego. W tym przypadku jesteś zmuszony drugi raz przerwać pauzę. Nie rozpoczynasz pracy, zjeżdżasz z promu i masz 45 minut, aby dojechać do parkingu i zrobić 30 minut pauzy. Po zrobieniu minimum 30 minut odpoczynku rozpoczynasz pracę, wciskając w tachografię UK i możesz jechać. Inny przykład. Przyjeżdżasz do portu i od razu wjeżdżasz na prom. Robisz zakończenie pracy na promie NL, czyli Holandia. Rejestrujesz w tachografie pauzę i prom. Jeśli masz jeszcze do wykorzystania 9, czyli 9 godzin pauzy i uda Ci się ją zrobić na promie w całości, po przeprawie rozpoczynasz pracę na promie UK, czyli Wielka Brytania i możesz jechać. Natomiast jeśli pauza na promie wyniesie mniej niż 9 godzin, wtedy masz godzinę, aby zjechać z promu, dojechać na parking i dokręcić pauzę do minimum 11 godzin. Po zrobieniu minimum 11 godzin pauzy dzielonej,
czyli regularnego dziennego odpoczynku, rozpoczynasz pracę UK, czyli Wielka Brytania. Jeszcze raz, o czym należy pamiętać? Pamiętaj, dzielimy tylko regularny odpoczynek dzienny, czyli 11 godzin lub 3 plus 9. Z pauzą promową musi zmieścić się w 24 godzinach, licząc od rozpoczęcia pracy. Po pauzie promowej nie ma obowiązku robienia wydruku z tachografu, ale powinno zachować się bilet do kontroli. Należy pamiętać, że podczas pauzy promowej musimy mieć do dyspozycji miejsce do spania. Od paru miesięcy mamy także możliwość dzielenia skróconej pauzy tygodniowej, czyli 24 godzin, oraz regularnej pauzy tygodniowej, czyli 45 godzin. W obu tych przypadkach zasady obowiązują takie same, jak w dzielonej pauzie promowej regularnego odpoczynku dziennego, co wcześniej tłumaczyłem. Dodatkowo trzeba pamiętać, że w przypadku dzielonej 45 przyprawa promowa musi trwać przynajmniej 8 godzin. Co zrobić, gdy przekroczysz 1 godzinę na wjazd i zjazd z promu? Powodem może być na przykład brak parkingu, brak wolnych miejsc na parkingu. W takim przypadku możesz powołać się na artykuł 12, który omawiałem w jednej części. Oczywiście trzeba zrobić wydruk, opisując go. No i należy zachować bilet do okazania przy kontroli. I to wszystko. Pozdrawiam, cześć.